Trybunał Sprawiedliwości spełnia bardzo szczególną rolę w odniesieniu do tej kwestii. Mianowicie jest on strażnikiem tych wartości, wartości związanych z delegowaniem pracowników. Tylko Trybunał stanowi tak naprawdę oręż do walki z dyskryminacją. W sytuacji, gdy państwo wysyłające, w państwie wysyłającym działa przedsiębiorca i on wysyła zupełnie do innego państwa, obcego, gdzie nieznany jest mu stan prawny, bardzo często on jest dyskryminowany przez państwo przyjmujące i w związku z powyższym jedyną metodą i sposobem walki z tą dyskryminacją jest odwoływanie się do Trybunału Sprawiedliwości. Czy to do wyroków, które już istnieją w tych sprawach, czy to poprzez wszczynanie specjalnej procedury przewidzianej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, poprzez na przykład pytania prejudycjalne. Uważam, że Trybunał Sprawiedliwości jest strażnikiem pilnującym tak na dobrą sprawę przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez wszystkie kraje członkowskie. Wiadomo jest, że w każdym państwie istnieją frakcje poszczególne, które skupiają się na uprzedzeniach w stosunku do pracowników delegowanych. I tylko dzięki Trybunałowi jesteśmy w stanie przypilnować i skontrolować to, żeby nie dochodziło do sytuacji dyskryminujących. Przede wszystkim poprzez skorzystanie z procedury weryfikowania przepisów prawa krajowego i zgodności ich z prawem unijnym. Można to zrobić za pomocą skargi składanej przez Komisję Europejską, gdzie Komisja Europejska w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa może pozwać dane państwo przed Trybunał Sprawiedliwości, ale również może to zrobić każdy obywatel w każdym państwie poprzez pytanie prejudycjalne. Czyli jeżeli okazuje się, że w przypadku w sądzie w jakiejś mniejszej miejscowości, może być to nawet miejscowość powiatowa, okazuje się, że organy władzy, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w innym kraju, do którego delegujemy, traktują nienależycie pracownika, nienależycie traktują przedsiębiorstwo wysyłające, naruszają pewne standardy i swobody Unii Europejskiej przewidziane w traktatach czy w dyrektywach, wówczas każdy obywatel, który prowadzi postępowanie sądowe, jest uczestnikiem takiego postępowania, może zadać pytanie prejudycjalne, może wystąpić do sądu, żeby sąd zadał pytanie prejudycjalne. I taka kwestia jest później badana przed Trybunałem. Bardzo często te sprawy, na których po dziś dzień się powołujemy, one są wynikiem pytań prejudycjalnych, gdzie zwykły obywatel w zwykłej swojej sprawie mógł zwrócić się poprzez swój sąd krajowy, nawet sąd krajowy znajdujący się w małej miejscowości, do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym.